tak na szybciutko krótki filmik. Tu jest właśnie ten sos. On tak wygląda w takim pudełeczku. Nie jest w proszku, jest w płynie. Mi on bardzo smakuje. Nie wiem, czy w ogóle to jest tak jakby... Też są też inne opakowania z innego sklepu, więc nie wiem, czy akurat spotkam sklep taki czy taki, ale są smaki takie same, tylko inne opakowania. I powiem Wam, nie kupuję już teraz sosów do spaghetti w proszku. Ten sos naprawdę sam wystarczy. On jest taka konsystencja jego, jest taka jakby, jak widzicie, gęsta. Jest to między ketchupem a przecierem pomidorowym, coś takiego. I on jest od razu też nawet przyprawiony, że praktycznie, no ja łagodnie też gotuję, więc nie przyprawiam, ale są ludzie, którzy przyprawiają. I w tej chwili, tak jak widzicie, gotuję pulpeciki, raczej smażę pulpeciki, takie z mięsa, takie kawałki. Makaron gotuję, poleję tym sosem na to pulpeciki i bardzo szybko smaczny jest obiadek. Bardzo dużo wyraziło osób chęć na ten, żebym w upominkach taki sos przywiozła. Tak jak mówię, jeszcze jest inne opakowanie czerwone, więc zależy, który dostanę. Jeżeli nie uważacie, że to jest kiepski pomysł, to za chwilę, to jest taki dla Was tylko króciutki filmik, napiszcie mi szybciutko w komentarzach, czy to jest fajny upominek, czy nie, bo w momencie, kiedy będę podróżować po Polsce, chętnie po prostu takie upomineczki, może nie będę tego pocztą wysyłać, tylko już na takiej zasadzie spotkania, żeby coś spróbować innego, ale tak jak mówię, ja nie wiem, może to w Polsce jest, a ja po prostu tak ograniczona z zakupami byłam w tym biegu, w którym ciągle w swoim życiu miałam.